Temperatury w większości to 90 do 100 stopni Celsjusza, czasami, ale bardzo sporadycznie, było ponad 100 stopni, może 105 stopni Celsjusza. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Mazda MX-5 Skyactiv G, rok produkcji 2022, silnik benzynowy 2.0, 184 konie mechaniczne, przebieg 22 700 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest analiza wyników na tle dwóch innych, w których również wystąpił olej Mazdy w tej samej klasie lepkościowej. Inicjatorem tego eksperymentu jest Paweł. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Paweł skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów również za chwilę. Do silnika zalany został olej Mazda Supra X 0W20, klasy jakościowej i aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej, nie był stosowany żaden dodatek do oleju. I tutaj warto zaznaczyć, że w odcinku numer 126 również był ten sam olej Supra X, opracowany z myślą o silnikach Skyactiv X, ale jest również kompatybilny z silnikami Skyactiv G. Natomiast w odcinku numer 180 był olej Supra 0W20, zalecany głównie do silników Skyactiv G. Supra 0W20 spełnia normę API-SP, Supra X normę SN. W ramach przypomnienia, SP zapewnia lepszą ochronę silnika, w tym przed zjawiskiem LSPI. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 10 730 km, około 50% eksploatacji do trasa, 50% miasto. Dominują odcinki z przedziału 10-20 km, olej eksploatowany przez 13 miesięcy, wykonano dolewkę w ilości 300 ml, brak płukanek. I tutaj z porównaniami nie będzie tak łatwo, widzimy różnice praktycznie w każdym aspekcie, liczba kilometrów, procent eksploatacji w mieście, jak również długość dominujących odcinków. W ramach dodatkowych informacji Paweł napisał tak: samochód użytkowany jest od nowości, miał już 4 razy wymieniony olej, pierwsza wymiana przy przebiegu 1875 km, druga wymiana 9337 km, trzecia wymiana 11 941 km, czwarta wymiana 22 674 km. Nigdy nie był użytkowany na torze, najdłuższa jazda ciągła trwała 9 godzin, ponad 600 km, trasa w obie strony ponad 1200 km. Samochód użytkowany na krótkich, jak i średnich odległościach. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. W tle podczerwień zapraszam do pomiarów. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 31 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 7,8 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 237. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, obserwujemy zgodność na poziomie przeciętnym. Zmierzone wartości są około 5-7% wyższe od zadeklarowanych. Dokładnie tak samo jak w odcinku numer 180, gdy badaliśmy olej Supra 0W20. Swoją drogą warto zaznaczyć, że zarówno Supra, jak i Supra X mają dokładnie taką samą lepkość zadeklarowaną przez producenta. W odcinku numer 126 zgodność była dużo lepsza. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 31,3 w 40 stopniach oraz 7,1 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 202. A to oznacza, że odnotowano z jednej strony bardzo dobry wynik, z drugiej strony bardzo nietypowy wynik. Zauważalnie mocniej zdegradowały dodatki odpowiedzialne za lepkość w wyższej temperaturze, blisko 10% zmiana. To automatycznie przełożyło się na redukcję wskaźnika lepkości o blisko 15%. Co ciekawe, jest to kolejna obserwacja z podobnymi wnioskami. Bardzo podobne wyniki otrzymano w odcinku numer 180 oraz zbliżone tendencje w odcinku numer 126. Degradacja lepkości w wyższej temperaturze również była większa niż w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Został zarysowany tym samym pewien powtarzający się schemat degradacji tego oleju. Nasuwa się zatem pytanie, co jest źródłem takich zmian. Czyli jeszcze raz, obserwujemy minimalną zmianę lepkości w niższej temperaturze i wyraźnie większy spadek w 100 stopniach Celsjusza, co przekłada się na obniżenie wskaźnika lepkości, w naszym przypadku o blisko 15%. Takie zjawisko w pierwszej kolejności sugeruje, że następuje degradacja modyfikatorów lepkości, które zostały mechanicznie ścięte lub termicznie uszkodzone w trakcie eksploatacji. Może to wynikać z zastosowania mniej odpornych polimerów w składzie oleju oraz umiarkowanego przegrzewania w warunkach pracy silnika. Dodatkowo wpływ mogły mieć niewielkie rozcieńczenia paliwem oraz niedostateczna trwałość pakietu przeciwutleniającego. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest więc połączenie słabszej odporności dodatków poprawiających wskaźnik lepkości oraz pracy w warunkach sprzyjających ich degradacji. To jest moja ocena, natomiast zachęcam do dyskusji w komentarzach. Poprosiłem Pawła o dodatkowe info, jak sytuacja wygląda z tymi temperaturami w tym samochodzie. Napisał tak: temperatury w większości to 90 do 100 stopni Celsjusza, czasami, ale bardzo sporadycznie, było ponad 100 stopni, może 105 stopni Celsjusza. Przedział na wskaźniku jest od 90 do 120 stopni, 130 zaczyna się czerwony obszar na wskaźniku. Z informacji od innych użytkowników, zakres poniżej 110 stopni Celsjusza jest normalny przy ostrzejszej jeździe w ciepłe dni lub jazdę na torze. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja Kroplina Test oraz kilka zdjęć zrobionych po wskazanym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik w teście bibułowym przeciętny, zarówno poziom zanieczyszczeń, jak również ogólna kondycja oleju to środek skali. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Zmiany oceniamy na tle dwóch przywołanych wcześniej odcinków. Degradacja oleju z dzisiejszego odcinka najmocniejsza. Być może degradacja dodatku widocznego na widmie dla pasma 1520 ma związek ze zmianą wskaźnika lepkości tego oleju. Ogólnie poziomy zmian nie są jakoś szczególnie mocne. Powiedziałbym, że są adekwatne do przebiegu badanej próbki. Widać to po wskaźniku końcowym. 81% to sygnał, że wymiana oleju po takim przebiegu znajduje uzasadnienie we właściwościach fizykochemicznych tego oleju. Pozostaje jedynie zagadkowa ta charakterystyka lepkościowa tego oleju i ta dość zauważalna zmiana wskaźnika lepkości. Pytanie kluczowe, jaki ma to wpływ na właściwości smarne tego oleju? Tutaj aż się prosi, żeby zbadać te próbki pod kątem tribologii. Gdyby ktoś miał takie możliwości oraz chęci i chciał na przykład zgłębić ten obszar w jakiejś pracy dyplomowej, to deklaruję chęć udostępnienia tych próbek. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!